Brawo! Cześć. Chyba zimno jest lekko, co? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, jak się masz? Wszystko dobrze? To gruba panowie. Cześć. Hi. Servus. Morioty. Panowie, trzy kółeczka. Kuba, chodźcie z nimi spokojnie, tak? Na początek ja sobie zabiorę tam piłeczki. Myślę, że tak jak kibice, nie możemy doczekać się pierwszego spotkania. Nawet fajnie, że tak szybko skończył się ten okres przygotowawczy, ponieważ trenujemy po to, żeby grać. Z niecierpliwością czekamy na poniedziałkowy mecz, więc wiemy, że pogoda nie będzie rozpieszczać, ale liczę na to, że przyjdzie mnóstwo kibiców. Ciepło się ubiorą i będą nas dopingować, a my będziemy chcieli się postarać, żeby za bardzo nie zmarzli na trybunach, a wręcz mieli jak najwięcej okazji do radości z bramek. Tempo, tutaj. I dalej, gaz, mocno. Pięć, co jest grane? Dawaj. Hop! Gaz, tempo. Gaz, tempo. I gaz. To wielka niewiadoma przed pierwszą kolejką tej piłkarskiej wiosny. Nie wiadomo, w jakiej formie w zasadzie są wszystkie drużyny. My ostatni sparing po twoim hat-tricku między innymi wygrane wysoko. Piast ostatni swój sparing w ten sam dzień co my przegrany, ale to wiadomo, boisko ekstraklasowe zweryfikuje tą formę zdobywaną przez zimę. No nie mamy co się oglądać na mecze sparingowe, bo mecz meczowi nierówny, a tym bardziej jeżeli chodzi o sparing, a mecz w Ekstraklasie. Tak jak powiedziałeś, jest to temat oklepany, ale jak najbardziej prawdziwy. Nigdy nie wiesz, jaka jest forma przeciwnika innych zespołów podczas pierwszego meczu ligowego. Ale myślę, że czy pierwszy mecz, czy ostatni, czy w środku, każdy jest szalenie ważny i do każdego trzeba podejść na maksa skoncentrowanym, bo od razu musimy zacząć z kopyta i jak najwięcej punktów łapać. Brawo, to było super. Mówisz o tym, że nie wiadomo w jakiej formie jest Piast, że wszystkie drużyny ekstraklasowe dopiero się przekonają. A ty jak się czujesz? Te trzy bramki wzmocniły cię psychicznie, bo fizycznie po operacji już chyba nie ma śladu. Mam nadzieję, że ze zdrowiem już wszystko w porządku. Najważniejsze jest to, że po operacji nie widać ani śladu. Mogę już z czystą głową trenować na maksa z pełnym obciążeniem. No i tak jak powiedziałeś, ostatni sparing, trzy bramki. Nic, tylko teraz przełożyć to na ligę i sprawić dużo radości kibicom. Ulala! Rekordzik! Ooooo! No właśnie, mam już łatwiej, nie? No ja popaluch.